Wolności Obywatelskie. Nowa Prawica, bardzo proszę. Dzień dobry, Patryk Wącławski, Nowa Prawica. W ogóle dzisiaj miał zadawać pani pytanie mój kolega, ale było tak cięte i ostre, że cenzura nie puściła. No więc muszę ja. W związku z tym, że w czwartek mamy podpisać... Być może widzowie odnieśli wrażenie, że my tu cokolwiek cenzurujemy. To nieprawda. W związku z tym, że w czwartek podpisujemy to nieszczęsne akta, w całej Polsce mają się odbyć manifestacje w obronie wolnego internetu. Między innymi w Krakowie w środę o 18 pod Sukiennicami. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Ale stąd moje pytanie. Niech mi pani powie, bo mnie to się w głowie nie mieści, jak partia, która deklaruje się jako partia wolnościowa, może jednocześnie być partią prounijną w sytuacji, w której Unia co krok zasypuje nas setkami różnych regulacji, norm godzących w wolność gospodarczą, osobistą, a teraz również wolność słowa. Niech mi to pani wyjaśni. Pytanie jest, czy lepiej być w klubie, czy lepiej być poza klubem. Myślę, że nasze kilkuletnie doświadczenia pokazują, że lepiej jednak być w Unii Europejskiej, choć sytuacja ekonomiczna w dużej mierze się poprawiła dla dużej części przepisy, społeczeństwa. Które traktują wszystkich obywateli natomiast, jako przestępców? Ale, ale tak, jeśli można. Ale ja zgadzam się z tym, że nie wszystko to, co w Unii należy bezkrytycznie przyjmować. Sama mam wiele zastrzeżeń również z tej działalności, którą prowadziłam jeszcze zanim zostałam posłanką. Ale z drugiej strony, jak mówię, nieobecni nie mają racji. W związku z tym, będąc w środku, można próbować na to wpłynąć. Ale z drugiej strony, jeśli ale można... Ale będąc na zewnątrz, moglibyśmy wpływać na naszą własną politykę, na nasze własne prawo i nie przejmować się tym, co banda biurokratów z Brukseli próbuje nam siłą narzucić. Ja próbuję nam narzucić regulacje, które godzą w wolność człowieka. To jest nie do zaakceptowania. Ale proszę pana, problem polega na tym, że jak pan to określa, banda biurokratów tak naprawdę również za tym stoją inne pozytywne rozwiązania dla naszego kraju. Tak, ja nie mówię, że to jest akurat pozytywne rozwiązanie, ale mówię ustawie, czy tym prawie akta, ale jeśli można tu dokończyć. No chciałabym skonkludować ten wątek w ten sposób, że my musimy, będąc w Unii, musimy bardziej wykorzystać te możliwości, które mamy, żeby wpłynąć na politykę unijną, bo nie będąc w środku, nie mamy żadnego wpływu. A to jest zadanie również i państwa. Pani wpływajcie marszałek, na rząd nie lepiej wpływać w ten na swoją sposób, politykę. Żeby rzeczywiście, żeby polski rząd prowadził taką politykę, jaką pani lepiej marszałek, wygląda na to, że również i nasze serwery chyba może są w tym momencie atakowane, ponieważ jest jakiś kłopot, jest albo jest to tak ogromne zainteresowanie, albo faktycznie mamy kłopot. Kilkadziesiąt maili. Wygląda na to, że również znaleźliśmy się na celowniku anonimu. Spróbujmy może jakieś maile, jeśli da się odczytać. Oczywiście.